To nie popcorn, ale miód na moje serce. Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z, czyli... Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Państwa kompetencje językoznawcze zawstydzają mnie z posiedzenia na posiedzenie. Będzie mi tego kiedyś bardzo brakowało. Proszę jednak na samym początku pozwolić, że powiem, że to nie popcorn, ale miód na moje serce. Co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan przed chwilą wspominał. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której musimy rzeczywiście podjąć szybko dużo ważnych decyzji, bo terminy gonią, ale proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym, albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy, co możemy i państwo też robią, co mogą, pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane. Dziękuję, panie premierze, za troskę. Troska w polityce to rzadkie dobro, a pan troszczy się o mnie bardzo i to też dobrze, ale nie krzyczcie państwo, kiedy wymieniam uprzejmości z prezesem Rady Ministrów. Bardzo cieszę się z tego, że tak dobrze nam się rozmawia. Panie pośle, to ja czekam na te wnioski, bo już byliście z tym na konferencji prasowej, byliście na mównicy, tylko jeszcze to nie wpłynęło. Więc ja czekam bardzo gorąco i chętnie na wasze wnioski, które mam nadzieję będziemy mogli dalej procedować. Dobrze? Zwracam się do pana, panie pośle, i moja wrażliwość językowa i ludzka wskazuje, że posuwa się pan nieco za daleko, jeżeli chodzi o leksykę stosowaną na mównicy sejmowej. Bardzo proszę o kontynuowanie wypowiedzi. Panie marszałku, bo panie co pośle, uwagi pod adresem mojego wieku, a ja pośle, przy zachowaniu posłów czuję bardzo się, państwa proszę o ciszę. W podstawówce. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Kiedy studenci mają zrekompensować Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Drodzy państwo, bardzo serdecznie państwa proszę o uszanowanie przedstawicielki inicjatywy obywatelskiej. Jeżeli mają państwo w tym czasie inne zajęcia, chcą przeprowadzić rozmowy, proszę o opuszczenie sali i z szacunkiem wysłuchanie przedstawicielki tych kilkuset tysięcy ludzi, którzy ten projekt do Izby wnieśli. Nie ma tutaj z mojej strony żadnej złośliwości, nie kieruję tego do nikogo specjalnie, tylko bardzo proszę o ten szacunek. Jeżeli musicie pracować w tym momencie nad innymi rzeczami, bardzo proszę, są do tego inne miejsca. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego, pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. W trybie sprostowania do tej wypowiedzi zgłosił się pan prezes, przepraszam, pan poseł już. Antycypuję chyba jakieś fakty Borys Budka, ale w trybie artykułu 186 chciał również zabrać głos pan minister Mariusz Błaszczak. Czy potwierdza pan, panie ministrze, chęć zabrania głosu? Bardzo proszę, to zgłoszenie znajduje się w rejestrze.
Rozumiem, ale skoro panu premierowi pozwoliłem na regulaminowy czas, pozwolę też panu ministrowi. Panie marszałku, proszę regulamin. Ależ ja... W regulaminie jest panie ministrze, w szacunku do regulaminu nikt mnie nie wyprzedzi. Proszę czuć się spokojnie i bezpiecznie. Ja też go nie widzę. Proszę o zabranie głosu, panie ministrze. Za chwilę... Panie pośle, zna pan moje otwarte serce, ale też dobrze wie pan, że gdybym nawet dał 10 kwadransów, to ta dyskusja i tak nie zostałaby wyczerpana. 5 minut to i tak więcej niż w przypadku wniosków zwykle ma miejsce. Dziękuję. Dobrze, to moment. Najpierw sprostowanie, bo chciał pan sprostowanie, panie pośle, i dobrze pamiętam, ma pan minutę na sprostowanie, później wniosek, czy raczej sprzeciw pana Brauna i później wystąpienia drogich państwa z klubów i koła. Zwracam uwagę, że to pana ugrupowanie słusznie twierdzi, że wybory wygrało. Drodzy państwo, widzę, że łączą was z panem posłem Kukizem gorące więzi, ale bardzo proszę, aby spokojnie mógł kontynuować przemówienie w ramach wyznaczonego sobie czasu. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, panie pośle. Zanim przystąpimy do głosowania, informuję państwa, że do głosu w trybie artykułu 186 zgłosiło się jeszcze dwóch członków Rady Ministrów. Zaraz, moment. Niestety muszę zranić serce pana posła i poinformować, że to oczekiwanie pozostanie niespełnione. Są to, panowie, tu sięgam po nową ściągę, też żeby ocenić, czym zajmują się w nowym rządzie państwo posłowie, pan Paweł Szefernaker i Jacek Ozdoba. Uzgodniłem z panami ministrami, żeby już nie wchodzić w spory, przeszukiwać rozporządzeń atrybucyjnych i sprawdzać, czy to obszar ich kompetencji, że wypowiedzą się krótko. To będzie wypowiedź nieprzekraczająca 5 minut w obu przypadkach. Ale nawet krótsza. Nie przejmujcie się państwo, wszystko zmierza we właściwą stronę, w stronę konkluzji. Od tego jest ta Izba, nie tylko od dyskusji. Bardzo proszę, pan minister Ozdoba, czy jest? Jest. Ależ wy jesteście uprzejmi wobec siebie. Nieprawdopodobne. Panie ministrze Szefernaker, bardzo proszę. Tylko bardzo proszę krótko. Pan minister Jacek Ozdoba jako ostatni. Szanowny pan minister panie Ozdoba. Marszałku, szanowni państwo, szczerze mówiąc, panie Tusk, przejrzałem rozporządzenia atrybucyjne, które wydał pan premier Morawiecki. Pan stanął, panie marszałku, jeżeli mógłbym. Ale teraz ja mówię, panie pośle, panie ministrze, przejrzałem, panie ministrze, chwila, za chwilę udzielę panu głosu, tylko odpowiem na wątpliwości. Rozporządzenie atrybucyjne dotyczące pana ministra Besteki obejmuje bardzo szeroki zakres kompetencji, w tym prawa obywatelskie, bezpieczeństwo państwa i jeszcze inne rzeczy. Żeby nie przedłużać procedury, proponuję wysłuchać tego oświadczenia, krótkiego oświadczenia i na tym konkludować. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo proszę, panie pośle. Panowie, proszę o spokój. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Nie, uważam, że nie. Proszę o nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rutnicki, panie pośle Ozdoba, proszę, panie pośle. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsca. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panu. Panie marszałku! Panowie posłowie, zwracam uwagę, że zakłócają panowie obrady Sejmu. Panie pośle Matecki, panie pośle, którego nazwiska jeszcze nie znam, zapraszam na miejsca. Zapraszam na miejsce, panie pośle. Zapraszam na miejsce, panie pośle, bo za chwilę pana wykluczę z obrad. Tak, dlatego że nie stosuje się pan do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. Proszę wrócić na miejsce. Państwa kompetencje językoznawcze zawstydzają mnie z posiedzenia na posiedzenie. Będzie mi tego kiedyś bardzo brakowało.